Jak zapowiedzieliśmy na naszym Facebooku, tak też się stało. W naszym studiu gościmy panią Anetę Liberacką, redaktor naczelną stacji 7. Dzień dobry, szczęść Boże, pani. Dzień dobry, szczęść Boże. No dodamy następnie, że pani Aneta nie po raz pierwszy u nas w studiu. Spotykaliśmy się w grudniu przy okazji premiery strasznej książki, rozmawialiśmy wtedy o tym wydawnictwie, a dzisiaj spotykamy się przy okazji premiery nowej akcji modlitewnej portalu stacja 7. Będziemy rozmawiać o akcji, która nazywa się Modlę się za ciebie. I możemy ją, będziemy mogli ją odnaleźć na portalach społecznościowych, bo, bo będzie opatrzona właśnie takim hashtagiem. Pierwsze pytanie, myślę oczywiste. Skąd pomysł i inspiracja, żeby rozpocząć taką inicjatywę? No oczywiście to się wiąże z tym, że już niedługo poza tydzień będziemy obchodzić święto tak zwane zakochanych, czyli wspomnienie świętego Walentego. No i mamy taki problem, że wszyscy uważamy chyba jednogłośnie, że to święto jest takie bardzo skomercjalizowane i trochę się obrażamy na to święto czasami. Właśnie. Przeszczepione sztucznie z zachodu. Tak, tak, tak. I, i staramy się tutaj w Polsce troszeczkę tak właśnie oburzać na, na, na tą komercjalizację. W związku z tym my troszkę postanowiliśmy podnieść rangę tego, tego zakochania, czyli też tego dnia, e, i przypomnieć, że, że jakby najważniejsze w związkach, w tych podarunkach i w tym wszystkim, co możemy sobie dać, po prostu najważniejszą rzeczą jest modlitwa, co można zrobić. Dlatego też chcemy trochę przypomnieć, jeśli niektóre pary zapomniały o tym, że mogą się modlić za siebie, to chcemy o tym przypomnieć, że mogą. E, a druga rzecz, te, które się modlą, chcemy po prostu wesprzeć i, i tak potwierdzić, że to jest najlepsza droga właśnie dla par, dla miłości, dla wspólnego Bawienia, więc zaproponowaliśmy taką akcję: Modlę się za ciebie. Będziemy dodawać też modle się za ciebie, bo na przykład z jakiego powodu to robię. I bardzo jesteśmy też ciekawi, jak ludzie będą na to reagować. Dlatego też właśnie ta akcja będzie się odbywała w mediach społecznościowych. No i mamy nadzieję, że bądź co bądź przeniesie się przed ołtarze i będą to małżeństwa, właśnie małżeństwa, pary, czy osoby poszukujące właśnie tej drugiej połówki. No, spotkamy się wszyscy w kościele. Czyli wybór kanałów social mediowych jest stricte związany z tym, żeby dawać świadectwo o tym, że są osoby, które modlą się, które płyną pod prąd razem ze Stacją 7 i, i przeciwko temu komercyjnemu nurtowi, tak, Walentynek, zamieniając je w święto po prostu miłości do drugiego Człowieka. Tak, i powiedzenia, czym jest ta miłość tak naprawdę, bo właśnie to trochę jakby i zaleta i wada tych mediów społecznościowych. Też będziemy mieć taką rozmowę z panią psycholog właśnie w ramach wydania, że właśnie i jesteśmy blisko i daleko przez te media społecznościowe i właśnie związki czy pary tworzą się w tych mediach społecznościowych i ta miłość tak zwana w mediach społecznościowych polega na tym, że się określa swój status albo jest się w związku, albo w wolnym. i co gorsze, Albo ten, to skomplikowane. Albo to skomplikowane i co gorsza ten status ciągle się zmienia, prawda? Więc chcemy jakby wrócić do tego, żeby pokazać, no czym jest, te, może nie da się tego pokazać, ale przynajmniej podjąć próbę, że miłość to nie jest coś takiego właśnie szybkiego, jak zmiana statusu, tylko to się buduje całe życie. Zresztą można nawiązać tutaj do tego filmu oscarowego który, Narodziny Gwiazdy, która jest, ponieważ tam jest nominowana do Oscara ta piosenka główna Shallow, czyli płycizna na naszej stacji, na antenie naszego radia e, tą piosenkę, tylko tak w Tak, wbrew pozorom to jest bardzo głęboka piosenka, dlatego, że właśnie płyci no, z płycizna, szalą, to jest właśnie tam jest mowa o tym, że, że, że wszyscy tęsknią za czymś innym, że poruszamy się po, tym, po tej właśnie powierzchni, po te, tak na, na, na takim płytkim tylko poziomie, a bardzo Brakuje ciężko jest... na głębie. Tak, my, my to po prostu w branży, że tak powiem, nazywamy wypłynięciem na głębie i też zresztą w tej piosence padają takie słowa oczywiście film nie jest nie, nie pokazuje tego wymiaru chrześcijańskiego tak wprost, ale my to sobie możemy interpretować dokładnie w taki sposób, że wszyscy ludzie po prostu poszukują tej głębi. No i ja uważam, że ta piosenka choćby z tego powodu to ta nominacja jest słuszna do Oscara, dlatego, że ona wskazuje właśnie tam, że ci bohaterowie właśnie dokładnie za tym tęsknią i myślę, że to wyraża uczucia młodych ludzi będących też w mediach społecznościowych i w ogóle żyjących teraz poszukujących właśnie Prawdziwej miłości, wyraża to, to uczucie, do czego my tak naprawdę dążymy. Prawdziwej relacji. Wspomniała Pani o rozmowie z psychologiem, która będzie dostępna na stacji 7. W ogóle Wasze wydanie będzie poświęcone szeroko pojętym relacjom. Wydaje mi się, że też takim zamysłem stacji jest, żeby ten dzień zakochania trochę rozszerzyć i pokazać, że dobrze mamy pary, które się modlą za siebie, ale też modlimy się za małżeństwa. I to jest, to jest modlitwa osób, które nie są aktualnie w związku, które są no, popularnie mówiąc singlami, ale to też na przykład osoby konsekrowane, które modlą się za, za małżeństwa. Tak, właśnie takie świadectwo właśnie dawania właśnie takiej, takiej wspólnej drogi do nieba, to jest w ogóle niezwykłe świadectwo dla innych ludzi. My, mam takie doświadczenie nawet tutaj właśnie w kościele na Bulwarowej. Byliśmy kiedyś całą rodziną i na koniec mszy, no my mamy czworo dzieci dorosłych już i tak razem po prostu byliśmy na mszy i pan na koniec mszy podszedł do nas i do męża i podziękował mu. My się zastanawialiśmy o co chodzi, on podziękował właśnie, że to jakieś dla niego było świadectwo tego, że rodzina jakaś z dorosłymi dziećmi, po prostu jesteśmy razem w kościele na przy świętej. Myślę, że to dla innych ludzi jest ważne i te akcje na Stacji 7 właśnie zachęciliśmy do tej akcji też jakby znane osoby, znane małżeństwa, nie, nie, nie tylko znane jakby z telewizji, z seriali, aktorów, tylko też osoby, które są właśnie w tych social mediach rozpoznawalne, takie, które są lubiane. No i właśnie zachęciliśmy, żeby te osoby też powiedziały właśnie, jak to wygląda w ich życiu, i okazuje się, że nie wiem, influencerzy Instagramowi, e, wiele osób, katolicy, te, katolicy i właśnie <grym> wiele osób, vlogerów, youtuberów, po prostu ludzie mówią o tym, że tak, modlę się za swoją żonę, modlę się za swojego męża, modlę się za swojego narzeczonego. Więc no, to jest uważam bardzo ważne, bo wtedy też w ludziach młodych, którzy są w tych mediach społecznościowych, powstaje takie, no to, to ma sens, prawda? Ktoś, ktoś, kto dla mnie jest ważny, Ważny jakby w tych mediach społecznościowych też tak robi. To znaczy, że to do czegoś prowadzi. Jeśli przypominamy sobie święte małżeństwa z wiem, z XIX wieku, to, no, no to one były i to jest takie odległe. Natomiast też możemy zobaczyć, że małżeństwa dzisiaj też modlą się za siebie i modlimy się też oczywiście za, za, za innych małżonków, za inne rodziny. I tutaj jest niesłychana rola właśnie osób konsekrowanych, które po prostu nawet nie wiemy, jak te zastępy tam po, po prostu gromadzą się pracują na te nasze małżeństwa, na te nasze rodziny i oczywiście też tego dnia. Myślę, że warto wyrazić wdzięczność właśnie za tę modlitwę. Wyprzedziła Pani e, trochę moje pytanie, bo e, powiedziała o małżeństwach, o samych osobach, e, o influencerach i. E, Osobach z, z, znanych w sieci, znanych z mediów społecznościowych dodajmy, że i uściślimy, że ambasadorami y, modlę się za siebie, y, akcji y, są y, no właśnie takie małżeństwa jak Weronika i Jan Kostrzewa, y, Monika i Marcin Gomułkowie. To początek wiecz wie wieczności. Pod tym e, nikiem możemy ich odnaleźć na Instagramie. Jest też Karolina i Maciej Piechowie, e, szczęśliwa rodzina. E, są też e, bliźniaczki laskowskie. E, wspominała Pani, że m, tym kryterium, którym kierowaliście się e, było e, to, żeby pokazać ludzi, e, którzy się modlą za siebie. E, no jest to ważne, prawda? Zwłaszcza w dzisiejszym e, świecie. E, Monika i Marcin to nie tylko Instagram, oni też robią konferencje dla narzeczonych, dla małżeństw, pokazują. Karina i Maciej z kolei mają też fajną inicjatywę swoją, własną, taką autorską, sprzedają plakaty, w, w których są pomysły, na których są zdrabki, można tam pomysł na randkę z tego wyciągnąć. To są Właśnie takie działania oddolne można powiedzieć. Fajnie, że stacja 7 wyłapuje takie zjawiska i pokazuje je jeszcze w kontekście tego, że temu wszystkiemu towarzyszy modlitwa. My właśnie organizowaliśmy też jako Stacja 7 w, w ramach targów e, książki e, taką debatę, właśnie w ogóle o kursach małżeństwych, o małżeństwach, i właśnie też byli pa, Państwo Kostrzewa tam i Państwo Gomułkowie. I to było niesamowite, że na tą debatę, no zwykle w ramach targów tam przychodzi po kilka, po kilkadziesiąt osób, a właśnie na tę debatę przyszło, no nie zmieściły nam się osoby do namiotów, w których odbywała się ta debata, Super. ponieważ e, w, właśnie no niesłychanie ciekawe. Ważne informacje, czym jest właśnie przygotowanie w ogóle do małżeństwa, kurs przedmałżeński, te spotkania dla narzeczonych i właśnie te pary, no one w wspaniały sposób właśnie przedstawiają to. Ja myślę, że w tych małżeństwach to działa jakoś w dwójnasób, bo one jakby pracują na to, żeby pokazać właśnie innym narzeczonym, innym małżonkom, jak można trochę dążyć wspólnie do tej świętości, ale myślę, że też niesłychanie to działa na nich, bo oni sami się dzięki temu zbliżają bardzo do siebie, podejmują takie wspólne inicjatywy i to też jest taki wzór właśnie dla innych małżeństw, że właśnie podejmowanie takich wspólnych inicjatyw bardzo jakby scala to małżeństwo, czy, czy nawet właśnie zachęcam do tego, nie wiem, chłopaka z dziewczyną, na takie pary, ponieważ no, to buduje związek. My teraz bardzo dużo też audycji odbywa się na ten temat i książek można przeczytać na temat tego, że pary nie potrafią czasami ze sobą rozmawiać, że jakby i będąc też w małżeństwie po iluś latach, Jakieś załatwiamy tylko sprawy związane z dziećmi, z jakimiś tam aktywnościami, które musimy w ciągu dnia wykonać. A tak naprawdę nie ma takiego pochylenia się nad sobą, rozmowy na jakiś temat. Więc myślę, że każda taka inicjatywa małżeńska to bardzo zbliża tych małżonków też do siebie. Często się słyszy od par, że no, mm, mają taką refleksję, po iluś latach małżeństwa budzą się. Patrzą na drugą osobę i zdają sobie sprawę, że leżą w łóżku z obcą osobą. Nie w ogóle się nie znamy. Tak. To jest, dlatego to jest tak niezwykle ważne, żeby e, poprzez właśnie podejmowanie wspólnych inicjatyw, zresztą to święte małżeństwo, które papież Franciszek kanonizował e, Maria i Luigi, oni też podejmowali wspólne inicjatywy, stali się potem święty, świętym małżeństwem, ponieważ oni jakby właśnie w, w, w czasach, kiedy było źle, nie wiem, pomagali biednym, głodnym, różne rzeczy razem po prostu organizowali. I to też myślę, że ich Zbliżało także to, że po prostu z jednej strony sami dźwigamy to, to wspólne życie i prowadzimy siebie do nieba, to jest jedna rzecz, ale druga właśnie dajemy świadectwo tym, że właśnie to dźwigamy i też się modlimy za siebie, ale też właśnie wspólne akcje podejmujemy. I tu jest myślę, że właśnie takie rozpoczęcie czegoś wspólnie powoduje, że ten związek jakby właśnie zaczyna mieć te wspólne tematy, zaczynamy się poznawać w różnych sytuacjach lepiej, wbrew pozorom właśnie, żeby po tych iluś latach małżeństwa znać się dobrze. Też w ostatnim czasie podkreślił rolę małżeństwa. Nie tylko jako sakramentu, ale też rolę małżeństwa jako tej komórki właśnie podstawowej, w której dorasta człowiek, która też stanowi podstawową komórkę Kościoła poniekąd. Panie też tak, Aneto... to podkreślił właśnie teraz podczas światowych dni, tak, młodzieży tak. w Panamie. I tam jakby zwrócił na to uwagę, ponieważ no tam szczególnie w szczególnie złej sytuacji jest młodzież, taka wyrywana rodzinie, a wiadomo, że rodzina jest takim najbardziej przyjaznym, naturalnym środowiskiem dla człowieka, gdzie jest właśnie ta miłość gdzie można zaznać tych takich najlepszych uczuć, które kształtują i papież bardzo też do, właśnie to, to powiedział do biskupów, żeby starali się wspierać właśnie małżeństwa i rodziny, żeby te, te dzieci właśnie nie były wyrywane z tych rodzin, bo, bo po prostu wtedy są na złej drodze i dlatego też właśnie, czy to jest Europa, czy to jest Ameryka Północna, Południowa, czy Afryka, po prostu wszędzie bardzo ważna jest ta rola rodziny. Ja chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do Ambasadorów akcji, ponieważ te nazwiska, o których wspomnieliśmy, te niki, które mogą być znajome i wszystkim się kojarzyć, czyli początek wieczności, szczęśliwa rodzina, okazuje się, że w środowisku tak, są to małżeństwa znane, ale gdy wychodzą, gdy no pojawia się taka sposobność, żeby wyjść do świata szeroko pojętego, to. Mimo wszystko są to ludzie, którzy są to związki, są to małżeństwa, które, które są pewnym fenomenem. I które właśnie, o czym Pani też mówiła w związku z tą akcją stacji 7, kiedy zabrakło miejsca w namiotach, które w konfrontacji z tym światem wychodzą na właśnie jakiś fenomen, które wzbudzają zainteresowanie. Jak Pani myśli, z czego to wynika? No, po prostu one, te małżeństwa są znane, bo one o tym jakby głośno potrafią powiedzieć. Myślę, że jest bardzo dużo takich małżeństw, z których właśnie byśmy mogli brać przykład. Natomiast widać właśnie po tym, że jaka jest tęsknota do takie, takiego właśnie budowania związku, że to, że właśnie tyle osób przyszło na, to, na tę naszą debatę, właśnie posłuchać tych osób, to znaczy, że oni uwierzyli, właśnie te, te, ci ludzie, którzy przyszli, uwierzyli w to, że można coś takiego zbudować, że właśnie ci ludzie świadczą, tak, myśmy coś takiego zbudowali. Jesteśmy młodzi, ale jednocześnie stawiamy na małżeństwo, stawiamy na wierność, na miłość, na te wszystkie cnoty, które są niezwykle ważne i które w tej chwili no, ta, taka, ta taka ściana jakby też tym, tymczasowości, która nas otacza, ona powoduje, że, że coraz bardziej no, wszyscy zaczynają w to wierzyć, że nie da się czegoś takiego zbudować, więc tak, tym tak, bardziej jest... to jest niesłychanie ważne, żeby pokazać, żeby ludzie, którzy, którym się to udaje, którzy po prostu nad tym pracują, bo tak naprawdę no, to jest bardzo ciężka praca, żeby każdego dnia budować ten związek. To nie jest to właśnie tak, że, że się zakocham i już mam wszystko i już gotowe te wszystkie właśnie takie komedie romantyczne się na tym kończą, że są tylko perypetie przed, a później jak się zaczyna prawdziwe życie, to już nie wiemy, co się tam dalej dzieje. Dlatego te małżeństwa po prostu pokazują, co dzieje się dalej, i że można tak naprawdę to wszystko zbudować no, na, na tych wszystkich najważniejszych znotach, a tylko to się da zbudować wtedy, kiedy się robi to z Bogiem. No, jest tutaj uświęcone małżeństwa sakramentem, po pierwsze, po drugie, takie na co dzień żyjące z Panem Bogiem, to jest właśnie ta recepta i ta gwarancja, że, że to się może udać. To jest też bardzo ważne właśnie, żeby w tej modlitwie, bo my jakby często właśnie modlimy się, że w poszukiwaniu tej drugiej połówki modlimy tak, się, tak, Panie tak. Boże, tutaj bym chciał spotkać, albo żeby ten mąż, czy ta żona byli dobrzy dla mnie już później. Natomiast też można jakby modlić się, pamiętając o tym, że wiem ma dzisiaj trudny dzień i obudzę się i poproszę Pana Boga, żeby mu dobrze wszystko się udało i to też jest bardzo tak wbrew pozorom, że oczywiście chodzi nam o to, żeby Pan Bóg nas wysłuchał, prościa będzie Wam dane, ale też chodzi o to, żeby że wtedy przypominamy po prostu tą swoją miłość, tak, że wspominamy tego męża i od razu w tym dniu taki by staje się bardzo ważny, więc zachęcam też właśnie do, do takiego myślenia, jak ten, jak ta druga nasza połówka będzie tego dnia spędzała ten swój dzień, i żeby Myśleć po prostu tak wspólnie z Panem Bogiem po prostu pomyśleć o tej osobie. I docieramy w ten sposób do sedna, sedna akcji. Pani już dużo na ten temat powiedziała, bo to, co usłyszeliśmy przed chwilą. Konkluzja jest prosta. Modlitwa ma bardzo konkretny wymiar. Dzięki modlitwie, o czym często zapominamy, nasza połowa może stać się lepszą wersją siebie, ale to też działa tak, że my coś otrzymujemy, modląc się za, za drugą osobę. No i właśnie, zyskujemy taką inną perspektywę. O tym, o czym pani wspomniała, że myśląc o tym, jaki dzień będziemy miała moja żona, mój mąż, narzeczony chłopak, Jakkolwiek, na jakimkolwiek etapie jesteśmy, no to wtedy zyskujemy też coś dla siebie. Mam tutaj na myśli większe zrozumienie dla drugiej osoby, ale też i większą miłość, no bo siłą rzeczy, myśląc o kimś, też ta, pogłębiamy tą relację, prawda? Czy zgodzi się Pani z tym, że modlitwa to. Potrafi się przełożyć na bardzo konkretne potem owoce i bardzo konkretne e, zmiany też w życiu. Kiedyś właśnie jakiś ksiądz na Twitterze napisał, że on to już czasami boi się prosić Pana Boga o różne rzeczy, bo wszystko po prostu wysłuchuje i czasami się boi, że nieopatrznie może poprosić o coś, co niekoniecznie będzie dobre. Więc myślę, że to a oczywiście, że to jest tak, że prosimy Pana Boga o to, żebyśmy po prostu byli lepszymi ludźmi, żebyśmy, żebyśmy my stawali się lepsi, żeby ta druga osoba, nasza najkochańsza stawała się lepsza, ale to też Pan Bóg tak świetnie ułożył, że, że właśnie Sama modlitwa już jest takim przybliżaniem się do siebie, dlatego że właśnie no, w tym ważna jest ta rozmowa, właśnie ta relacja, ten dialog, to, te wspólne sprawy rodzinne, ale też właśnie modlitwa jest sama w sobie za tą osobę takim pogłębieniem relacji właśnie z tą osobą. To jak Pan Bóg, jak proponując nam modlitwę, żebyśmy prosili, będzie nam dane, tak fajnie to ułożył, że właśnie chodzi też o to, żebyśmy właśnie w tej modlitwie czy tutaj nawiązywali lepszą relację właśnie z. z tą drugą osobą, czy w ogóle z ludźmi, modląc się za innych ludzi, czy też modląc się za różne sprawy. Wiadomo, że wtedy przychodzi rozwiązanie, wtedy jakby zastanawiamy się nad czymś i ta, ta sama modlitwa jest w gruncie rzeczy tak naprawdę trochę rozwiązaniem, trochę pogłębieniem i już, już sam wymiar tego, że o tym myślimy, że o tym rozmawiamy z Panem Bogiem powoduje, że już jakoś to się wszystko pogłębia i robi lepsze. Pani to, w czym Pani yy, widzi największe zagrożenie dla w związku, pytam jako żony, już, prawda, ze stażem. Wspominała Pani o dorosłych dzieciach. Gdy patrzy Pani z perspektywy czasu, ja myślę, że największym zagrożeniem w tej chwili jest to rozpędzenie właśnie takie. To, że my jesteśmy w biegu takim i nie mamy czasu trochę pomyśleć nad sobą, nad naszym, nad naszym związkiem, właśnie zorganizować jakichś takich rzeczy w życiu, które rzeczywiście na, nas do siebie przybliżają i takiej e, poświęcić czasu sobie. Po prostu ja nie chcę tutaj myśleć, myśleć jakoś tak oczywiście w wymiar egoistyczny, jak, jakiś wchodzić, tylko chodzi o to, żeby ta, ten związek e, właśnie budować na, na takim poświęcaniu sobie czasu i szukaniu tego czasu. Bo myślę, że to jest w dzisiejszym świecie największa zmora taka wszystkich małżeństw i w ogóle relacji, to, to że wszystko właśnie tak się porusza po tej płyciźnie, jak w tej piosence, ponieważ no, nie, nie, nie znajdujemy czasu na to, żeby tak trochę się nad tym wszystkim zastanowić i po prostu ze sobą pobyć, nawet w ciszy, nawet jeśli nie wiem, w danego dnia jesteśmy tak zmęczeni wieczorem, że już nie chce nam się gadać, bo już po prostu w ciągu dnia już różne rzeczy jest, zwłaszcza jeśli ktoś pracuje, nie wiem, tak kreatywnie i tak dalej, to jest trudne, to po prostu, żebyśmy starali się znaleźć to miejsce, żebyśmy razem usiedli, ze sobą pobyli, nie wiem, przytulili się do siebie i, i, i pogłębiali tę relację każdego dnia, żeby być ze sobą, chociaż jakiś czas dla siebie, żeby znaleźć. No i chodzimy na randki w małżeństwie. Oczywiście, to jest obowiązkowe. Ja, my kultywujemy z mężem, to teraz może nam jest łatwiej, bo mamy już duże dzieci. Natomiast oczywiście te małżeństwa, które dają świadectwo na stacji 7 właśnie o swoich małżeństwach, to mają małe dzieci i zawsze po prostu znajduje się taki czas, że trzeba pracować nad tym. To jest właśnie ta ciężka praca, o której mówimy, żeby zorganizować to życie tak, mimo natłoku obowiązków, żeby trochę znaleźć czasu dla siebie i żeby po prostu piastować tą swoją miłość i, i prowadzić się nawzajem do, do nieba. Pani Aneto, na zakończenie naszej rozmowy, trudno uwierzyć, ale czas szybko płynie. Trzy pytania z naszej Instagramowej ankiety, które zadaliśmy też naszym słuchaczom. Proszę o odpowiedź tak lub nie. Pierwsza kwestia, która nas interesowała, to było to, czy będąc w związku modlisz się albo modliłeś się i nadal się modlisz za swoją drugą połowę. Tak. Następne pytanie, czy modlisz się w intencji małżeństw? Tak. I trzecie, ostatnie, czy modliłeś, modliłaś się o dobrego męża żonę? Oczywiście. <laughs> Więc wszystkie, wszystkie pytania na tak. Zachęcam Panią, żeby Pani jeszcze potwierdziła formalnie kliknięciem na naszej, na naszym Facebook, instagramowym koncie te, te odpowiedzi. Drodzy słuchacze, dziękujemy za to, że byliście z nami, że nas oglądaliście, słuchaliście. Dziękuję Pani Aneto za to, że Dziękuję znalazła bardzo. Pani czas, żeby przybyć do nas do studia, na rozmowę. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby hashtagowali, modlę się za ciebie i pod tym hashtagiem też odnajdę różne świadectwa. Zachęcam wszystkich do tego, żeby zaglądnęli na Instagram i odnaleźli właśnie te pary, które ambasadorami są akcji, żeby mogli sobie jakoś skonfrontować też może różne swoje wyobrażenia na temat tego, jak jest, na temat tego, jak może być, jak to wygląda u innych, co można poprawić. No a wszystkich zachęcamy do włączenia się do tej akcji. Dziękuję Pani jeszcze raz. Dziękuję serdecznie i zapraszam na Stację 7 i zapraszam do akcji Modlę się za Ciebie. I nowe wydanie Stacji 7, kiedy rusza? Dzisiaj właśnie rusza. Dzisiaj premiera. No tak, wszystko jasne. Dziękuję. Dziękujemy.